Panie marszałku, ojcze dyrektorze, księże rektorze, ojcze rektorze, panie i panowie, tą uczelnię możemy uważać już za dorosłą i dojrzałą. 18 lat to prawo do głosu i prawo obywatelstwa. I drodzy studenci, szczególnie ci początkujący, te ostatnie zdania wypowiedziane przez ojca dyrektora dotyczące takiego równouprawnienia studentów odnoszą się do was, ale także i do wszystkich seminarzystów, bo jesteśmy jakby drugą kategorią. Zakończyły się już te szelesty górnostajowe podczas inauguracji. Na terenie Gdańska mamy przecież 6 uczelni państwowych, a potem kilkanaście prywatnych. I byłem świadkiem wręczania takich czeków. I lekką rękę mówię, że to chyba święty Mikołaj przedwcześnie przyjechał, bo tak, 34 miliony na uniwersytet, 32 miliony na Politechnikę, 18, 6, 8, mówię o milionach. I końcówki jeszcze były, i tam 726 tysięcy, 500 zł i tego. Więc mówię, nawet gdyby tą końcówkę już uciąć na któreś z seminarium. Uczelnia, właściwie dzisiaj ucho trochę nawykło do tego skrótu, WSK-SIM, ma prawo obywatelstwa już na terenie naszej ojczyzny, a nawet poza nią, jak słyszeliśmy z wypowiedzi, a zresztą o tym też wiemy, pana ministra Mariusza Błaszczaka. Studenci są rozchwytywani przez posłów, przez poszczególne ośrodki medialne. Dlaczego? Dlatego, że to są profesjonaliści. A uczelnia ma prawo obywatelstwa na terenie naszej ojczyzny z prostego powodu. Mianowicie studenci to są te kamienie przydrożne, często z wiejskich dróg, które zostają tu wyszlifowane na szlachetne kamienie i stają się swoistymi brylantami. I tego gratuluję, ojcze dyrektorze, założycielu tej uczelni. I niech tak dalej trwa. Z całym szacunkiem trzeba podkreślić, że fides et ratio, jeśli ma zastosowanie, to właśnie w tej uczelni. I niech tak dalej pozostanie. Jako metropolita mam ogromną satysfakcję, że znajduje się ta uczelnia na terenie metropolii gdańskiej, do której należy diecezja toruńska i diecezja pelplińska i także ta nowa latorośl, jaką jest ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Tu padło nazwisko Naski, ale niestety już odszedł na wieczną wartę. To był biskup sosnowiecki, śmigielski. A to jest Śmigiel, ale równy temu śmigielskiemu, tylko o wiele młodszy i niech trwa. Którego nawet miałem okazję wyświęcić po raz pierwszy i okazuje się, że miałem lekką rękę, bo wtedy ksiądz biskup Szlaga akurat zachorował niespodziewanie. Przyjechaliśmy już na uroczystość. No i mówię, nigdy nie udzielałem święceń żadnemu biskupowi. No, ale jakoś się udało, a potem już poszło lżej. Także, ponieważ mamy rok księdza Stanisława Kostki, więc życzę uczelni ad majora. Ad majora. Dziękuję bardzo.